Niewyrażenie zgody na zainstalowanie ozdób świątecznych na latarniach należących do Tauronu to pokłosie trwających rocznych negocjacji i braku porozumienia w tej kwestii. Więc w tym roku Tauron Dystrybucja na terenie województwa dolnośląskiego ma tylko jedną gminę, z którą nie udało się podpisać umowy dotyczącej eksploatacji oświetlenia ulicznego. Jest to gmina Ścinowa. Uważamy to trochę za taki cios poniżej pasa i stosowanie takich praktyk monopolistycznych, bo firma Tauron Dystrybucja jest właścicielem wszystkich sieci energetycznych i lamp u nas w mieście. 1200 lamp w gminie jest własnością firmy Tauron. W poprzednich latach Ścinawa wydawała rocznie ponad 500 000 zł na serwis oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie miasta i gminy. Burmistrz Krystian Kosztyła tłumaczy, że stara się wynegocjować racjonalne stawki. Niestety, do tej pory obie strony nie doszły do porozumienia. Uważamy, że proponowana przez Tauron stawka za utrzymanie jednego punktu świetlnego na poziomie 18 zł i 45 groszy to za dużo i tak naprawdę oczekujemy od nich uzasadnienia tych kosztów. W trakcie trwających negocjacji kwota zaproponowana przez gminę wynosi 9,50 zł za jeden punkt i taką regularnie samorząd wpłaca na rzecz właściciela oświetlenia. Na poniedziałek kolejne zaproszenie. Mamy nadzieję, że uda się osiągnąć porozumienie, które będzie satysfakcjonowało obie strony. Burmistrz obiecuje, że Ścinawa mimo wszystko zadba o świąteczny klimat. Iluminacje pojawią się na budynkach i na latarniach należących do gminy. Dodatkowo na skwerach i placach staną choinki.